jeśli kierowca nawet popełni jakieś wykroczenie, powinna go policja ściągnąć w miejsce bezpieczne. Według mnie ten radiowóz powinien stać w innym miejscu, nie przed samochodem, tylko raczej za samochodem. Po drugie, ten policjant, on nie dba o własne bezpieczeństwo. No całkowicie to jest jakieś takie dziwne, jakiś fanatyzm łapania ciężarówek za cokolwiek, żeby tylko przywieźć cokolwiek do jednostki, jakieś pieniądze. Nie wiem, no komendant mówi do psa, przynieś mięso, dostaniesz kość. No nie wiem, no coś tutaj, jakiś fanatyzm faktycznie następuje w policjantach. Oni są zacietrzewieni i za jacyś, w jakimś amoku działają, żeby tylko dopaść kierowcę, żeby tylko dać mandat.